Cześć, dzień dobry, witam serdecznie moi drodzy widzowie w kolejnym vlogu na kanale Mister Misiek Poleca. Moi drodzy, dzisiaj troszeczkę film nie z mojego warsztatu, z mojej dechy, ale ze ściany płaczu, ze ściany, na której wiszą wszystkie ciężkie rzeczy i też wisi tutaj, moi drodzy, jedna z najcięższych rzeczy w kombajnie. Kiedyś potrafiło się sprzedać 5-6 sztuk na sezon. Dzisiaj sprzedaje się jedna, góra dwie, ze względu na to, że te bizony, nie że ich jest coraz mniej, bo bizonów więcej już nie będzie, moi drodzy, bo taka jest prawda. Ale bizonów jest na każdej wiosce więcej niż było 10 lat temu. Na pewno jest dużo więcej niż 20 lat temu. A już jak porównamy sobie 30 lat temu bizony, gdzie był 1, 2, 3 na wioskę, to teraz co trzeci rolnik ma bizona, powiedzmy sobie tak. I moi drodzy, jedną ważną rzecz chciałem wam powiedzieć o półosiach, bo to jest półoś długa do bizona Z056 na zwykłej skrzyni, nie tej rekordowskiej, tylko na zwykłej. I powiem wam tak, występuje starego typu, ta z dołu, i nowego typu, ta z góry. Tu mamy dół, tu mamy górę. I teraz tak, stary typ ma gruby frez. Nowy typ ma drobny frez, z jednej, jak i z drugiej strony. Co wiąże się z tym, że koło zwolnicowe jest też z podziałem na drobny frez i gruby. Liczba zębów zewnętrzna jest ta sama. I mamy podział też tarczy. Mocującej, trzymającej koło, podziałem na drobny frez, na gruby frez. Długości, moi drodzy, one są identyczne. Nie ma ani milimetra. No może milimetr jest, no ale nie ma różnicy w długości w każdym razie. Może zależy od producenta. Ja mam półosie z Kolursa. Jeżeli chcecie, występują też z Kowalskiego. Na pewno. Chyba Rolmus też robi. Nie jestem teraz pewien, ale głowy sobie obciąć. Dam Kowalski na pewno. I podobno najlepsze dostępne na rynku półosie to są z Wrocławia od Borkowskiego. Czy są lepsze? Nie wiem. Zwykła półoś kosztuje około 700 zł, jeżeli dobrze pamiętam. Nie chciałbym skłamać wam. Borkowskiego kosztowała w zeszłym roku coś około 900 tysięcy zł. Więc mamy te różnice cenowe. Ale nie ma to, moi drodzy, znaczenia, czy to będzie Borkowski, czy to będzie inny. Jak ma się ukręcić, to się ukręci. I tutaj nie ma przeproś, że coś będzie inaczej. Czy to będzie droższe, czy tańsze. Z doświadczenia wiem, że nie ma to znaczenia. Jak ma się ukręcić, to się ukręci. Najczęstsze przyczyny ukręcenia, myślę, że część osób to potwierdzi, to przejazdy przez granice, przez miedzę, przez jakiś dołek, nawet i potrafi przez ścieżkę. Wiem, że klient przejeżdżał przez ścieżkę i
na tej ścieżce go nie tyle, że bujnęło, co po prostu mechanizm różnicowy nie tyle, że przepuścił, co jedno koło przyjęło ciężar, bo zjeżdżało z górki w dziurę, drugie było na płaskim i po prostu ten przeskok prędkości w ten sposób spowodował ukręcenie się półosi. Kolejna przyczyna to, gdy jest bardzo mokro, gdy lato jest mokre, w polu jest wilgotno strasznie i dorwie się młody operator, niekoniecznie, a i stary to potrafi zrobić, zawracanie bizonem, może nie tyle, że na miejscu, ale gwałtowne zawracanie przy małym promieniu skrętu, żeby jak najszybciej zawrócić, żeby jak najszybciej skręcić, czyli w prawo, lewo maksymalnie kierownicą. Wtedy też potrafi opór postawić opona, szczególnie ta 23,1 na 26, czyli ta szeroka. Troszeczkę jest to inaczej rozwiązane. Inne siły są przenoszone na wąskich kołach 18,4 na 30. Troszeczkę to jest mniej awaryjne niż na tych szerokich. Podejrzewam, że zaraz w komentarzach się co niektórzy obruszą, że oni takiego czegoś nie mieli. Obyście nie musieli tego robić, bo kłaść się pod bizona w rżysku czy gdziekolwiek, podnosić, lewarować, gdzie lewarki się topią, wszystko jest w rzężawisku, bo ziemia się osuwa. To nie jest fajna praca. Sam tego nie robiłem, moi drodzy, widziałem, jak to robią ludzie i naprawdę nie zazdroszczę tej pracy w tej kurzawie jeszcze, bo gdzieś to wiadomo, z tego kombajnu jak się rusza, to gdzieś te plewy, wszystko kurzawina oblatuje i wcale się nie dziwię, że co niektórzy mają po 3-4 dniach po prostu dosyć. Wiadomo, kiedyś się robiło żniwa przez miesiąc, teraz to tam jest tydzień, dwa i zboża nie ma. Więc tutaj, jeżeli chodzi o te półosie, też nie ma znaczenia. Najczęściej to z tej strony się upierdziela. Potrafi też z tej. Nie ma to jakiegoś większego znaczenia. Kolejna rzecz, o której tu należałoby wspomnieć, to, że co chciałem chyba skłamać. W 50 występuje półoś prawa i lewa, i tam są tylko starego typu. Jedna jest długa, druga jest krótka. To raz. W 56 półosie prawa, lewa jest identyczna, jednakowej długości. Z tym tylko różnica jest gruby i drobny frez. I teraz tak. Przejdę sobie w drugie miejsce. I już jestem na moim warsztacie. Tutaj mamy tarczę zabierakową. To jest tarcza koła, do której montujemy też, moi drodzy, koło. Na szpilek 8. Szpilki występują w dwóch rodzajach: 20 i 22. Z tym, że tu przychodzi jeszcze piasta z tej strony, z drugiej strony, poczekajcie. Z tej strony. Szpilki przechodzą na przelot i do wycentrowania koła felga opiera się w tym miejscu, a do wycentrowania i właściwego umiejscowienia felgi na tarczy służą podkładki dwustożkowe. Stożek wchodzi w tarczę i stożek wchodzi w felgę. Centruje nam dodatkowo też połączenie felgi z tarczą. Skręcamy i występują takie szpilki, jak powiedziałem, 20 i 22.
Stary typ to była 20, nowy typ 22. Występują też różne długości, więc najlepiej wyjąć jedną szpilkę i mieć ją na wzór. Podejrzewam, że część osób się odezwie, być może jest jakiś podział tych śrub, o którym ja nie wiem, do roku na przykład, albo od roku do modelu, od modelu, może ktoś mi podpowie, czym to rozróżnić, bo ja do końca nie wiem. I teraz tak, moi drodzy, tutaj przychodzi podkładka nakrętka zabezpieczająca nam półoś, żeby nam tutaj ta tarcza nie uciekała, ale tu przychodzi taki dekelek. Dokładnie to się nazywa kapsel FI72, jeżeli dobrze pamiętam. I ten kapsel kiedyś był do kupienia. Na dzień dzisiejszy od 2 czy 3 lat nie widziałem go w żadnej hurtowni. Czy na pewno FI72, i nie wprowadzam was w błąd, to zaraz zmierzymy. FI70. To na upartego, jakby chciał tutaj założyć zaślepkę, to powinna pasować zaślepka od 80. Od przedniego napędu, od przedniej osi napędzanej, od zwrotnicy, tam jest zaślepka. Tylko ten tutaj korek był wbijany od zewnątrz i z każdym puknięciem się zaciskał, a w 80 trzeba go włożyć, a później go rozklepać na płask. Czy to podejdzie? Nie potrafię odpowiedzieć, a nie chciałbym wam kłamać, że tak, że będzie pasować. Więc tutaj ode mnie tej odpowiedzi nie usłyszycie, ale jeżeli ktoś kombinował, to fajnie by było, gdyby to w swoim komentarzu opisał i podpowiedział, lub od czego może pasować taki korek. To też by było fajna sprawa, bo innemu rolnikowi, który będzie coś potrzebował, można zawsze podpowiedzieć. A jeżeli chodzi o to, jeżeli nie ma ten, to zawsze ten stary korek można przyspawać nakrętkę i po prostu wyciągnąć korek na zewnątrz. Jeżeli ktoś uważa podobnie, to myślę, że jest to do ogarnięcia, jest to do zrobienia. Jak to mówią, dla chcącego nic trudnego. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku to wszystko, nie przedłużamy. Nie będziemy mówić, że jest inaczej niż jest. Każdy może się w komentarzu odnieść do tego, co powiedziałem. Zapraszam do subskrypcji, do lajkowania, do grupy facebookowej. Czym ta się, moi drodzy, pozdrawiam was. Do następnego. Hej, cześć.